Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to John Deere serii 7R 7200R, ciągnik z 2014 roku, zakupiony w serwisie John Deere'a z udokumentowanym przebiegiem 6918 godzin pracy. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Mamy dwie sztuki tego modelu. Jeden jest w skrzyni Auto Power z mniejszym przebiegiem i drugi w skrzyni Power Quad, właśnie ten, który widzicie na filmiku, z funkcją Auto i Eco Shiftu. Ciągnik wyposażony w amortyzowaną przednią oś, oczywiście przedni TUS 99,99% jest w oryginalnym stanie. Maski, błotniki, felgi, komin, tuzy, zaczepy, nic z tych rzeczy nie jest odnawiane, ani piasty nie malowane. W sumie nie wiem, gdzie ten 1% znaleźć. Gdzieś coś może była jakaś drobniuta zabraweczka. Ciągnik na oryginalnym ogumieniu przód i tył. Przód 13 rok. Bardzo ładnie pracuje silnik. Tylne ogumienie też jest oryginalne. Szukam już rocznika. Rocznik i jest rocznik. Te 14 rok datowane. Jeszcze 50% tył i przód jest. Ciągnik posiada komplet zaczepów transportowych, rozbudowaną hydraulikę, dodatkowo również balasty na tylne koła. Ciągnik nieodnawiany również na schodkach. Kabina bardzo ładna, pedały niepowydzierane, ani tutaj stopnie. Oryginalny fotel pasażera, oryginalny fotel kierowcy, ładna, czysta podłoga, podsufitka na łeb nie leci. Pulpit, tak jak wspomniałem, 6919 teraz godzin pracy, na elektrozaworach. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, ciągnik wyposażony w skrzynię Power Quad 2020 z funkcją Auto i Eco Shiftu, czyli będzie obniżał nam obroty silnika przy maksymalnej prędkości na ostatnim biegu. Radyjko, klimatyzacja, czujnik skrętu na kole, więc ciągnik musiał chodzić w GPS-ie. Złącza. Spróbujemy ciągniczkiem kawałeczek się przejechać. Oczywiście żadnego tutaj dymku. O żadnym dymku nie może być mowy. Wkładam trójeczkę. Pierwszy półbieg. Rewers do przodu i ciągniczek nam łagodnie rusza. Rewers do tyłu. Ciągnik łagodnie zmienia kierunek do tyłu. I tak w drugą stronę, do przodu. Prawnie. Połówki też chodzą ładnie. Biegi Lux. Trójeczka. Czwóreczka. Zbiera się dobrze, nie trzeba go prosić, żeby jechał. Połówki. Jesteśmy na trzeciej połówce ostatniego biegu. Mamy już prędkość 40 parę na godzinę, 43-44.
załączam ostatnią połówkę i ciągnik obniża nam obroty, zachowując cały czas tę samą prędkość. Mamy właśnie funkcję Eco Shiftu i jedziemy sobie. Ciągnik prowadzi się dobrze. Będę folgował, bo kończy nam się tutaj droga. Połówki odejmuję prawidłowo, ładnie, wręcz bardzo ładnie. Hamuję elegancko, wystarczy lekko nogę na pedał hamulca. Poczekamy, bo jedzie samochód. Nie wiem, którą stronę będzie skręcał. Elektryczna lusterka podgrzewana. Nie wiem, czy podgrzewana szyba. Chyba niekoniecznie. Niby coś tam jest, ale nie wiem, czy to tylko z klimy. Do tyłu. Jeszcze raz pokazuję na asfalcie, gdzie nie ślizga mi się z pewnością na śniegu, że bardzo ładnie zmienia kierunek tył i przód. Temperatura skrzyni 45 stopni w tym momencie jest. Bardzo ładnie, nawet bym powiedział, że świetnie. Nie ma szarpania, srania. Co, jedziemy? Już jedziemy na ostatnim biegu, na przedostatniej połówce. 44 prawie na godzinę. Ostatnia połówka. I proszę bardzo. Ciągnikiem nie rzuca. Bardzo miękkie siedzenie tutaj ma. Jak podpompuję, to jest twardsze i mi lepiej jest jechać i kamerować, ale nogami wtedy do gazu nie dostaję. Mam nogę w powietrzu i mi wtedy skacze traktor na gazie. Hamuję. Zahamował elegancko. Bardzo dobry skręt. To jest ten drugi, o którym wspominałem. Bardzo fajny, zdrowy ciągnik, dobrze utrzymany, także 78-20.
minuty dymku. Zostawiamy na P, bo nam zaraz piknie. Zapraszam do oględzin tego ciągnika w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.